możecie wskazywać cele. Wyznaczajcie cele. Wskazujcie cele. Meduje gotowość. Na wzgórzu przed wami kolejne cele. Dobra, możecie wskazywać cele. Meduje gotowość. Musimy przeładować moment. Przycisnęliśmy ich, nacieracie. Rura odpływowa! To jest jedyna droga! Już blisko. Strzelam!
Świetny strzał! Zamieszam cię! Przebijamy się do fabryki!
fabryki! Rudera takie, że aż mi ciary chodzą. No, od razu chodziłem cię jak to. Hej, da. Co robisz? Nie ma sprawy, przyjemny. Najważniejsze. Czysto. Żarki, panowie. To jest najlepsza droga na górę? Najszybsza. Na szukanie innych nie mamy czasu. Czekaj, aż zobaczysz widok z dachu. Spodziewam się, że mi urwie jaja. Cicho! Uważać. Dowódco grabarzy, odezwał się radar. Coś tam do was leci. Kurwa! Pomóżcie! Patrz! Tego nikt nie przeżył. Odciągnij Dana od wraku! Jak kurwa, przygniotło go! Spróbuj! Ja wydostanę Rekera! Moja noga! O nie! O nie! Jezus Maria,
tę nogę rozjebało. Będzie dobrze dalej. Wyjdziesz z tego, chłopie. Zabierzemy się. Tak, paliwo! Wiem, wiem! Tak! Rekę osłaniaj! No już, wysiadaj, szybko! Wysiadaj! Pomogę. Proszę, pozwólcie, pomogę. Błagam. Nie, zabieraj się stąd! Uciekaj stąd! Durnicy mi daj. Lecher, daj mi nóż! Ale po co się wrzęcie? Zgniemy nogę! Czyliby co? Rekę, chodź tu! No już, idź, Rekę, ja zostanę, idź! Rekę, musisz mi pomóc! Żeby przeżyć, musi odgryźć sobie łapę. Dawaj! Kość jest zmiażdżona, tylko tkanka i mundur mnie tu trzymają. No już dawaj, dni! Cholera, czas na nas. Nie żyje? Żyje. Stracił przytomność. Przecież się na tym znasz, jesteś medykiem, ba! No, potrzebujcie tym gości! Uwaga! Patrz, patrz! Szybko ruchy! Szybko! Hej, w porządku są ci azerowie, nie? Siadać, raz. Będzie dobrze tam. Będzie dobrze, zabierzemy cię stąd. Wszystko będzie okej. Okay. Pewnie, że się nie pomylił. Jazda! Rekker, prowadzisz! Morteca, tu grabarze! Musicie nas stąd zabrać! Jak zrozumiałeś? Grabarze, Forteca was śledzi. Zapasowa ewakuacja w drodze. Punkt zborny, 3 km na zachód. Przyjąłem, Forteca. To gdzie ten helikopter? Szukam. Cholera, moja noga! Żona mnie zabije. Dan, oddychaj. Będzie dobrze. Zabijmy cię do domu. Będzie dobrze. Jeśli potwierdzą się dane o admirale Changu i Rosjanach, żaden z nich nie wróci do domu. Ktoś poza mną słyszy pierwsze takty Dixie? Trzymaj się, Bach! Gazurek! Dan traci przytomność! Bach, co jest? Stracił za dużo krwi, szybciej! Super! Rewelacja, kurwa jeba! Zatratuję! Możesz go zgubić? Raczej kurwa niemożliwe! Kępo, bo my stracimy! Gdzie ten jebaniec? Gdzie on jest? Widzicie? Gdzie on zniknął? Widzę go! Przygotować się! Szybciej! O! Mało brakowało. Gazu, cholera! O! Przymierza się! O kurwa! Nie! Rozwad ich pojebu! Widzę go! Przygotować się! Szybciej! O! Mało brakowało. Gazu, cholera! O! Przymierza się!
Zabarze przejęli dane. No i? Jeśli w Chinach dojdzie do przewrotu, Rosjanie poprą admirała Changa. Nasze chińskie źródło twierdziło tak samo. Czyli sierżant Tan zginął za coś, co i tak już wiedzieliśmy. W Szanghaju trwają zamieszki. W sprawę włączyli się Rosjanie. Musieliśmy mieć pewność. Nasza blokada Suezu czyni sytuację wystarczająco delikatną. Jeden fałszywy ruch i wybuchnie wojna. Zna pan swoje rozkazy, kapitanie? Tak jest. Kieruję się w stronę wschodnich wybrzeży Chin. Pierdolony stan wyjątkowy dla miliarda ludzi. Są naprawdę wkurwieni po tym, jak zabito się. Co to za gość? Kandydat na prezydenta. Reformator. Był za transparentnością, sprawiedliwością i wolnością słowa. Ich lider, admirał Chang, sugeruje, że to my zabiliśmy tego Chie. Jeśli narobicie hałasu, staniemy się celem dla nagromadzonego gniewu, całej nienawiści. Głównym celem będzie wojna. Waszym zadaniem jest wydostanie VIP-ów całych i zdrowych z GU Towers. Pełny nadzór nad ewakuacją będzie sprawował agent CIA Laszlo Kovik. Nie możecie używać broni, chyba że w ostateczności. Wrecker, sierżant Dan powiedział, że gdyby coś mu się stało, ty powinieneś dowodzić oddziałem. Jego śmierć to dla armii wielka tragedia. Podejmuję tę decyzję tylko ze względu na niego, abym nie żałował. Sprawdźcie się dobrze. Żadnych błędów, chłopaki. Oby z wozem nic się nie stało. Spoko, braciszku. Nic nam nie będzie. Gadałeś z żoną Dana? Nie, jeszcze do niej nie dzwoniłem. Co niby mam jej powiedzieć? Przecież nie umarł, spokojnie. Kłamać nie zamierzam. A, Iris! Pomoc, Dzień. Przepraszam. Kurna, źle to wygląda. Gliny w nerwach. Przebijamy się do celu i zgarniamy, co trzeba, tak? Mamy nie zamoczyć się w deszczu, co nie, Wrecker? Teraz najchętniej wypiłbym trochę kawy. Hej, piechota zmotoryzowana w zasięgu. Widzę, skurwiele coś mi się bardzo przyglądają. Wtop się w tło. Wtopić się? Niby jak, kurwa? Mam się na Chińczyka przerobić? Ktoś widzi, gdzie jest nasz budynek? Na razie to spróbujcie mnie jakoś stąd wyprowadzić. Okej, w lewo, tu w lewo. Dobra, dajemy. Chyba już dobrze. Dobra, widzę już ten budynek. Które to ma być piętro? O, ilu VIP-ak wspominał Garrison? Dwóch plus Kovik? Hej! Luz, spokojnie! Teraz w lewo, budynek jest po lewo. Kurwa, odkręcimy. Musimy zostawić Vana. Dajemy z buta. Dobra, chodź, Wrecker. Zobaczmy, co mamy. PlayStation.